Dolnośląskie podcasty nauki to seria 25 rozmów z fascynującymi postaciami świata nauki, sztuki, kultury i nie tylko, nagrana na 25-lecie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W rozmowach poznacie m.in. jak wygląda codzienna praca technologa żywności, archeologa, ratownika medycznego, onkologa, wojskowego i artysty grafika. Czym się zajmują i co ich inspiruje? Jak biblistyka, medycyna sądowa, chemia, ekonomia, immunologia i muzyka wpływają na ogół społeczeństwa i na Was, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Wiele procesów, które dawniej były nieuleczalne, nagle stały się uleczalne. Chcielibyśmy ocenić, jak dużo na niechęć do owadów jadalnych miała religia. Uważa się, że mniej więcej ilość zachorowań na nowotwory złośliwe by spadła o około 30%, gdyby ludzie tylko rzucili palenia. To jest olbrzymia liczba. Zasoby wody w Polsce nie należą do zasobów dużych. Z moich najnowszych badań wynika, że kobiety pod tym względem mają gorzej, bo nie dość, że one na tego Alzheimera chorują częściej, gorzej reagują na leczenie, to jeszcze wychodzi na to, że i ta odporność jest u nich słabsza. Nasze państwo, nasza armia zawsze będzie mniejsza niż tak wielkich hegemonów, więc mamy pewien zasób środków, które musimy wykorzystać jak najlepiej potrafimy. No bieganie wbrew pozorom nie jest proste, można sobie zrobić dużo krzywdy pod warunkiem, że się robi to w sposób nierozsądny. Zapytał mnie, jak się studiuje Biblię. Odpowiedziałem, to jedyna dziedzina nauki, która mnie w teologii interesuje. Żeby się tego nauczyć, trzeba to pokochać. Po prostu. Wszystko zaczyna się od miłości, a w szczególności w sztuce, w nauce. O tym właśnie jest ta seria. A rozmowy przeprowadził razem ze mną Adrian. A po drugiej stronie mikrofonu jest Patryk. Nowe odcinki będziecie mogli słuchać codziennie przez cały wrzesień, a teraz życzymy Wam miłego słuchania.